ten film to jest wspaniały pomysł na spędzenie czasu. To jest sport, który pozwala zapomnieć kompletnie o jakichś problemach, kłopotach. Można się, szczególnie kiedy się człowiek uczy, to jest dużo śmiechu, dużo zabawy, dlatego że kiedy się wpada do wody, można naprawdę zanurkować głęboko i wtedy no to jest fajne. Kiedy ktoś chce się uczyć pływać na desce, powinien spytać się kogoś jak o wskazówki, poprosić o wskazówki, bo jest naprawdę trudno tak samemu pojechać i samemu się starać. Można się wtedy szybko zniechęcić, bo jednak te wpadki do wody, te wywrotki są no, czasami nieprzyjemne. Pływanie w ślizgu zaczyna się przy silnym wietrze, kiedy rozpędzamy się, kiedy deska płynie jak motorówka i osiąga prędkość prawie do 100 km na godzinę. I wtedy przypływ adrenaliny powoduje to, że po prostu czujemy się wspaniale i wszystko zaczyna stawać się szybsze, ciekawsze i bardziej dynamiczne. Po prostu to jest prawdziwy windsurfing. Szybka jazda w ślizgu, skoki, salta, manewry na falach, to jest po prostu szaleńcza zabawa, niesamowita zabawa. Dobrze idzie mi jazda z falą. Ostatnio nauczyłem się salta do przodu. Robię też tabletopa. Co to jest? Tabletop jest to taki manewr, przy którym wyskakuje się i obracamy deskę do góry statecznikiem, do góry dnem. I ponownie wraca się tak, na falę. I ponownie później przy lądowaniu odwraca się deskę. I nie wolno z deski spaść, jak tak, rozumiem. Tak. To jest trudna ewolucja? Jest to jedna z trudniejszych, jedna z wyżej punktowanych ewolucji. Jest to trudniejsza ewolucja od salta do przodu. To jest deska panboardowa. Tak, silnowiatrowa, szybka deska. To jest deska raceboardowa, słabowiatrowa, na której też ścigają się zawodnicy na olimpiadzie. Przy słabych wiatrach, tak bardziej statycznie i spokojnie. Tutaj pływamy na tej desce przy silnych wiatrach i bardzo szybko i dynamicznie. Różnią się one podstawowo tym, że ta jest po prostu mniejsza i ma tylko jeden taki mieczyk, to się nazywa statecznik, który jest umiejscowiony z tyłu. Nie mamy tutaj w środku deski miecza, tak jak w jachtach i w dużych deskach. To jest podstawowa różnica i na tej desce małej możemy pływać z prędkością co najmniej 30 km na godzinę, aż do 100 km na godzinę. Mam srebrny medal, tak, cieszę się bardzo, no, ale jestem strasznie zmęczona, bo bardzo dużo wiatru się zrobiło i no, zadowolona jestem z tego ostatniego wyścigu, dlatego że jechałam przez długi czas na czwartym miejscu wśród wszystkich, to znaczy wśród mastersów, juniorów i kobiet, zaraz za Karin Jagi, więc jestem zadowolona, bo to jest dobrze. Jak gdyby już się powoli zaczynam ustawiać, nie za dobre mam ustawienie cały czas na tej desce krótkiej, bo za mało na niej pływam, a ten ostatni wyścig świadczy, że jak się ustawię dobrze, to mogę dobrze pływać, po prostu mogę być wysoko. Jestem strasznie zmęczona i dlatego mogę tak mówić. Na pewno, że mi kurczę, jak się dalej. Cieszę, ja nie ale mogę. Ale jesteś szczęśliwy jako prezes? Super, oczywiście, no, super, w sensie to sukces. Jak sobie mówimy trzecie miejsce, ale w tej konkurencji jest to nieprawdopodobny sukces, nieprawdopodobny. Tak. Startują wszyscy najlepsi zawodnicy
europejscy. Prawie setka. Ale jest to też szczup światowy, ponieważ mistrz Europy i Szwed jest mistrzem świata również. No ja już mam 11 lat. 14 lat to już był bardzo dobrym zawodnikiem, a mając 17 lat był mistrzostwo Europy juniorów w tej konkurencji. To był dwa razy mistrzem Europy. Także to jest teraz pierwszy raz jestem na pudle w seniorach i jestem taki szczęśliwy, niesamowicie. Wrócisz do deski olimpijskiej za 2 lata, olimpiada w Sydney. To znaczy ja bym musiała już w tej chwili wracać, więc myślę, że nie wrócę, dlatego że musiałabym natychmiast właściwie zmieniać klasę z powrotem, a ja jestem już za bardzo związana w tej chwili z krótką deską i pojawiają mi się już perspektywy kontraktów z firmami sprzętowymi, to jest bardzo ważne. Najważniejsza dla mnie impreza, zdecydowanie. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Łebie, te same, które odbywały się na Tarifie, tylko z lepszą oprawą, w lepszym miejscu, z lepszym wiatrem. Jestem tego pewien, dlatego że Mistrzostwa Europy, które odbyły się w zeszłym roku, były najlepiej wspominanymi zawodami w historii windsurfingu desek seryjnych. Także zawodnicy już wszyscy z całego świata nie mogą się doczekać przyjazdu do Łeby. No i my, Polacy, będziemy walczyć, przygotowywać się, żeby pokazać im, co to znaczy Polska. Mam nadzieję, że tylko nie chodzi o mnie, że jeszcze Dorota Staszewska zwycięży w kategorii kobiet i Łukasz Koński w kategorii juniorów. Także mamy bardzo silną reprezentację, która może coś pokazać.